misji. Ten samotny las albo terytorium olbrzyme. No chyba terytorium olbrzyme w takim razie. Kontrola nad tym zimnym obszarem jest kluczowa dla całkowitego przejęcia północnej góry i zablokowania dostępu zarażonym spoza łańcucha górskiego. Zwiatowcy dostrzegli zarażonego olbrzyma. Gigantyczny rozmiar tych stworzeń spowodowany jest jakimś nieznanym efektem wirusa, jak gdyby był mutacją. Twoim celem jest pokonanie olbrzyma, który przybywa na północnym wschodzie i pozbycie się wszystkich zarażonych w okolicy. Zachowaj czujność, pobliż olbrzyma. Jeśli zwabisz go do kolonii, zanim zwerbujesz armię, skończy się to katastrofą. Przed nami bardzo zimna pogoda. Potrzebna energia plus 30%. O kurde. To może być trudne. Zlikwiduj wszystkich zarażonych i liczność kolonii 1000. Tak, chcę kontynuować. 80 punktów to na niewiele mi się zda. Ale myślę, że właśnie tam, gdzie jest ta przełęcz z tym mostem, to tam już te teslowe wieże nam są potrzebne. O, sporo tutaj jest terenu żyznego, tutaj zwłaszcza. Dobra, to tak, puszczamy tego tutaj. Cześć, Dorn. Dobra, trzy chatki możemy sobie zbudować. Dawaj tutaj te trzy chatki. Chatki, puchatki. No jest, o kurde, faktycznie jest olbrzym. Skażone ciało tego człowieka rozrosło się do niewyobrażalnych rozmiarów. Jego gruba skóra czyni go niemal niewrażliwym na broń małego kalibru. My tylko mamy broń małego kalibru. Nie mamy dużego kalibru. Kiedy Age of Darkness? Wtedy, kiedy skończy się wczesny dostęp do tej gry. No bo ona jest w Early Accessie od dłuższego czasu. I chyba na razie nie zapowiada się, żeby wyszła cała. Ale tak, patrzyłem to. I chętnie bym zagrał, ale właśnie stwierdziłem, że to będzie trochę jak z tym. Trochę jak właśnie z tą grą, Dire Billions. Czyli, że dużo zyska ta gra na tym, w momencie, gdy wyjdzie faktyczna taka pełna kampania, bo chyba są pierwsze misje tej kampanii dopiero. No to się przebijamy, dużo ich tu jest. Oj, dużo ich tu jest. Gdzie mamy? Tutaj mamy jedną, tutaj mamy drugą, tu mamy trzecią, a gdzie mamy czwartą? Gdzie jest czwarta nasza ta? Babka? Raz, dwa, trzy. A gdzie jest czwarta? Czy ktoś widzi czwartą babkę? Gdzie ją wysłałem? O, tutaj jest, Boże, ślepy jestem. Się wzięła i ukryła. Dobra. Jedzonko, jedzonko, jedzonko. Winit, jedzonko. A najpierw myślę, że postawimy sobie drewutnie. Tutaj? Albo tutaj. Szesnastka. Tu była czternastka. Nie? Nie. Osiemsetka największa jest. To chyba Armageddon się nazywa, czy tam Apokalipsa. Apokalipsa to się nazywa. Tutaj moglibyśmy w sumie dwa dać. Tu 14 i tu 14, niż tu jedno 16. Tak, tak damy. Tak to zrobimy. 15, 18 i więcej pieniędzy brak. A czemu Deus tak powiedział, że to nie będzie piękny rok? I Arystoteles nie strój... O nie! No to teraz masz karę. A powiem ci więcej, ja wieczorami od już dwóch dni, i dzisiaj będzie trzeci, streamuję Deusa. Jest okej, jest okej. No tutaj największą tą falę właśnie przyjmuję na tego żołnierza. Jest chyba najlepiej. Nie wiem, czy tutaj nie ma trochę za dużej takiej przepaści. To bym trochę rozpredował. Tutaj na przykład, lub tak. Tutaj na przykład, lub tak. I tutaj gdzieś też takie patrole sobie zaczniemy robić. Ten niech puszuje po prostu. A te niech zabezpieczają, w razie czego będą chodziły w ten sposób. Dobrze. Potrzebujemy jedzenia. Potrzebujemy jedzenia. Prądu też będziemy potrzebować, bo wszystko zużywa więcej prądu. Prąd, prąd, prąd.
Można by szybko tutaj technologię po prostu trzasnąć? W sensie warsztat rzucić gdzieś tutaj, albo tutaj, na tym, na śniegu, no bo żeby żyznych terenów nie zabierał. I rzucić farmę tutaj, no bo te farmy to tutaj naprawdę będą świetne przecież. A też nie ma dużo tego terenu takiego zielonego. To by nie było wcale złe. Kto jest atakowany? Ty jesteś atakowany. Przez zwyklaka. Dobra, tu jest duża grupa idąca. Ty na razie nie masz co robić tak naprawdę, koleżanko. Ty ładnie się przebijasz, zaraz będziesz weteranem. Będziesz ładnie czyścił. Odejdź kawałek. W sumie już możemy drewniany warsztat puścić. Ale niech się wybuduje ta Tesla. No. Tutaj to rzucimy? Tak, tutaj, bo to jest poza żyznymi. Tutaj też są żyzne, nie? Stopień weterana już typek zdobył. Elegancko. Ta zwiedza aż dotąd. Dobra, czyli tak, ty możesz zwiedzać aż dotąd. Ty, koleżanko, będziesz zwiedzała tutaj, zabezpieczała ten teren. I tak się dzielimy. Myślę, że będzie spoko. Tutaj damy ci bardziej w ten sposób, zwiedzanko. A ty będziesz czyścił po prostu te terytoria. Ta zabezpiecza. I jest git. Na razie jest git. Dużo domków. Możemy wybudować na dzień dobry. Całkiem szybki start tutaj mamy. Też do kamienia łatwo możemy się dostać już. O! Chyba przegramy pierwszą misję. Przegramy pierwszą misję. Nie obronię tego. Nie ma opcji. Nie ma opcji, żebym to bronił. To jest koniec. No, jeszcze z tej strony mi wleźli. To jest koniec. Spróbować mogę, ale to nie pomoże. Ile tutaj poleciało? Pierwszy nasz taki fail, który się kończy... skończoną misją, no. Nie ma opcji, żebyśmy to obronili. A tak ładnie się zaczęło, nie? Nie róbcie tego! W tej grze nie ma zapisu, więc jak sfailujemy, to jest koniec. To jest koniec. Kiedyś to się musiało stać. Dobra, retry. Tak. Bardziej musimy pilnować tych boczków naszych. Jak przejęli już ten workshop, no to jak poleciała cała ta szarańcza, to już wiadome było, nie? Że przegrane. Raz, dwa, trzy. Dobra, rzucamy. Podobnie możemy zrobić, tylko nie dać tym zombiakom przejść po prostu tutaj, tak. Właśnie to była ta kwestia. Ta jedna kwestia, która nie zagrała. Teraz kolejne domki będziemy wystawiać. Zostaw ją. No tutaj cała taka grupa idzie. Nie można im dać tutaj. Także patroluj tu ładnie i zdejmuj. Ty idziesz w tę stronę. Dobra. I tak jak chciałem. No to nie było głupie budowanie w ten sposób. I drugi ten... drugą drewnianę chciałem tutaj jakoś, nie? Ewentualnie tutaj też jest opcja. No może tutaj zajmiemy w takim razie miejsce tym workshopem. Nawet trochę zabierzemy z tych żyznych terenów, ale żeby to było bezpieczniejsze trochę.
No nawet jaką sieknie raz czy dwa, to będzie spoko. Tak jak mówiłem już nieraz, ważne, żeby nie umarła, bo HP jej się zregeneruje. Tutaj ładnie wypuszczowała. Last night was amazing. Ciekawe, co się działo last night. To zdecydowanie jest nam potrzebne. Potrzebne jakieś wsparcie. Koleżanko. Nie ma takiego atakowania. Nie ma takiego gryzienia. Pozwoliłem tak gryźć. Ten tu ładnie sobie radzi. Drugiego takiego żołdaka byśmy potrzebowali. To by było naprawdę dobrze. Na początek. Gdzie? A, żołdak. No żołdak, ty musisz się zrobić tym. Ty musisz się zrobić elitarny. A, jeszcze tutaj nie wybudowałem Tesli. No jejejejej. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. No, wybudujemy tak. Jeszcze od razu prąd dodamy. Jak ci obeszli. Jak mrówki normalnie, cukierka. No dobra. Jest jako taka obrona. Tak, to możemy postawić od razu. Konanie, to masz jeszcze choroby. No przecież grałem w Konana. Ale nie, w sumie Konan był taki dziwny trochę. To jest dużo lepsze moim zdaniem. They are billions. Potrzebujemy drewna i złocisza i będziemy mogli to gdzieś tutaj wystawić. Bo zaraz będzie drewno, zaraz będzie złocisza. Dobra, żołnierz jest elitarny. Drewno. I skitramy to po prostu tutaj i tyle. Możliwe, że to... Nie wiem, z której strony ty widzisz, że to jest warhammerowe. Dla ciebie wszystko jest warhammerowe. Albo nie. Wszystko, co jest fajne, jest warhammerowe. Wszystko, co jest niefajne, nie jest nie warhammerowe. O, tak u ciebie jest. Ja tu nie widzę w ogóle warhammera. Nie ma żadnej jednostki, która ma młot bojowy. To gdzie tu warhammer? Musiałem rzucić sucharem, ale nie byłbym sobą, gdybym nie rzucił, prawda? To jest ta kwestia. Tak, no i tutaj myślę, że trzy farmy byśmy spokojnie zmieścili. Tu takie żyzne, naprawdę fajne farmy. A do tego czasu możemy pobudować innego rodzaju infra. Tak zwaną infrastrukturę. Tutaj jeszcze bym... A, nie mogę kolejnych domków wystawić w ten sposób. Na pewno bym się chciał dostać. Moment, to jest tak. Raz, dwa. Za dużo. Za mało. Jezus Maria. No to StarCraft to powinno być twoje uniwersum, no. StarCraft najlepszy. Masz działka, masz mechy. No kurde. Czego chcieć więcej? Czemu nie lubisz StarCrafta? Odpowiedź jest prosta, Dorn, bo to nie Warhammer. No nie? Powiedz mi, że nie. Farmę. Researchujemy farmę. I zaraz będziemy mogli tutaj sobie pobudować. A, jeszcze jedną Teslę musimy tutaj zbudować. Nie wiem, czy tutaj dwóch nie wystawimy. Jedno po tej stronie, jedno po tej stronie. Do kamienia. Tak, bardziej tutaj schowane to jest dużo lepsze, no bo faktycznie tutaj przychodzą te zombiaki. Potrzebujemy paru jednostek do zabezpieczenia tego. Dobra, ty puszuj. Nie zastanawiaj się. Pushing to the limit.
A jest taka książka, 50 Shades of Warhammer? To może by ci się spodobało. Zaraz te farmy będą. Stać nas będzie na dwie farmy od razu do wystawienia. O, tutaj możemy walnąć już sobie kamień. Tak, dwa kamienie będziemy mogli. Nie chcę od razu dwóch, bo chcę od razu farmę zbudować. Tu nam się dwie farmy zmieszczą? Zmieszczą się. Ty, zmieszczą nam się dwie farmy, ale ładnie. Elegancko. Elegancja. I to nawet Francja. Dwie farmy się budują. Gdzieś w następnej kolejności chcielibyśmy wiatraków pobudować. Ustawę wiatrakową trzeba przepchnąć, wiadomo. Słyszałem dziwny odgłos zombiaka. I to mnie niepokoi. Ja mam koleżankę, która bardzo lubi pić herbatę. Ona to ma książkę 50 Shades of Earl Grey. Ale co kto lubi, nie? W tej misji nie ma hord. Jak masz hordy, to tutaj nad minimapą jest napisane, że masz hordy. Tutaj jest do zabicia taki wielki mosiek. Tego wielkiego mośka trzeba zabić i jest git. Hordy mieliśmy w dwóch poprzednich misjach akurat. Dobra, trzeba wystawić kolejne domki. Trochę możemy, nie? To już Tesla trzeba będzie dostawić. I gdzieś właśnie te wiatraki trzeba zacząć budować, żeby pani Paulina, nie powiem nazwiska, ale ma dwuczłonowe, była z nas zadowolona. Dokładnie tak jak Caricol mówi. On to się zna. Ja tu bardziej się cieszę, że przyciągam w... przede wszystkim w takich troszkę bardziej niszowych gierkach, czyli nie tych AAA jak największych tytułach, ludzi, którzy się zdają na temacie. I bardzo fajnie można posłuchać wtedy takiej osoby. Wystawimy teraz ten drugi kamieniołom. Zaraz będziemy stawiać ten. Zaraz będziemy stawiać garnizon. Dobrze. No dawaj, od razu tutaj możesz sobie wystawić. Albo tutaj. Tutaj. O, tutaj ładnie będzie. Puszujemy w jedną stronę przede wszystkim. Też fajnie by było znaleźć zasoby żelaza. Żelazo by nam się przydało do właśnie żołnierzy. A soldiers are in trouble. Ona ma tylko 50% doświadczenia. Mało zabijała, ale dużo broniła. Dobra, trzeba wystawić kolejne farmy. No tutaj się zmieści ta farma, nie? Taka sensowna ta farma będzie. Tutaj się zmieści farma, tutaj się zmieści farma. Ten tu ładnie spuszował. Community... Naprawdę? Nienawidzi mi... A mi się podobają te misje dungeon crawlingowe. Naprawdę mi się podobają. Także nie zgadzam się z community. Jestem outsiderem. Tak jak niedawno w tym... No, Dishonored. Farming Simulator. No, już kolejna osoba, która mnie zachęca do Farming Simulator. Dawaj to drewno. Dobra. Będzie żarcie. Będzie żarcie. Będzie żarcie. Tu wybudujemy też chatę. Dobra. I pompujemy nowe jednostki. A new task. Też się obawiam. Aha, w ten sposób. No to tak. Znaczy to, co może chyba irytować najbardziej, to jest szukanie, żeby wszystko zebrać na 100% na tych mapach. Bo to jest trochę irytujące.
dlatego że niektóre te rzeczy są bardzo pochowane, to może złe określenie, ale ciężko niektóre dojrzeć. Dobra, tutaj też broń w sumie. Tutaj mamy takie przewężenie, więc tutaj w tę stronę na pewno zrobimy sobie Teslę. I tutaj sobie zrobimy mur, myślę, że gdzieś tutaj na tym przewężeniu, tu gdzie on puszuje. To będzie nasz taki w sumie pierwszy murek. Tutaj też by był zacny murek do zrobienia. To jest Shipkens. Tak, to jest Shipkens. Klepniesz tego Shipkensa. O, tu są same Shipkensy. Koleżanko, pomożesz nam? Koleżanko! Dzięki. No tu potrzebujemy muru jak najszybciej. O, tak blisko nawet możemy. Tak, dokładnie. Dokładnie. Dobra. Nie widzę nigdzie tego. Nie widzę nigdzie żelaza. Tutaj też do tych drzew możemy podchodzić, do tych różnych, i tam raz, że żyzny teren jest, to dwa, możemy ogarnąć sobie, możemy sobie ogarnąć kolejne drewutnie, to nam przyspieszy proces. Dobra, wy tutaj wzmocnijcie tą swoją obronkę. Tutaj też można by było tą obronę wysztosować, żeby nie było źle. Nie chcę akurat tak dalej w sumie robić. I tutaj będziemy w stanie walnąć mur. Gdzie? Defenses. A, tutaj. Dużo? O kurde, dużo ich przyszło. Chodź, 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 chodź. Oj, naprawdę dużo tych przyszło. Pomóż, pomóż jej. Bo ona tutaj, jak to padnie, to ona nie da rady. Dawaj, 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 nie przestawaj. Jest, dobrze. Nasze prewencyjne budowanie nie było potrzebne. Ale tutaj potrzebujemy defensywki. Dobra. Idź teraz do siebie, koleżanko. Bo tutaj ci idą zombiaki. Na szczęście u niej idą wolne zombiaki. No, wiesz, na razie tak. Na razie tak, w końcu nie. W końcu gdzieś to będzie za mało. Masz jaką podwójną, ale kwestia jest tego, że na razie budowanie podwójnych jest troszeczkę bez sensu, z racji, że mamy mały zapas drewna. Dobra. Sporo mamy chatek. Potrzebujemy drewna. No po prostu. Dwie drewutnie się budują. No i tu Shipkensy tutaj atakują. Front mamy dość mocno broniony. Tutaj ten bok to wiadomo. Nie ma fal, no. Znaczy, tu chyba są jakieś fale, ale nie takie, że nie ma hordy, w sensie, ale chyba wychodzą. Wychodzą mośki po bokach, tak mi się wydaje. Tutaj Tesla potrzebujemy właśnie. Walni tutaj Tesla. Tutaj też do przodu powoli gdzieś tam będziemy mogli. Na pewno się chce, wiesz, ufortyfikować, dlatego że no, mogą przyjść po prostu szybkie, zwabione. Ja wiem, ofertą pracy. Commander?
Dobra, i ty idziesz tutaj i mi odpuszujesz tutaj, żeby te szybkęce nie przechodziły w ten sposób. Dobra. Wypijmy wszyscy naszą miksturę! Na Tejta, Tessa! Widzisz? Przygotowany. To jeszcze dostawimy parę domków. Krzywo. Potrzebne nam jest prąd. Prądziszewice nam są potrzebne. Podejdźcie trochę bliżej tego murku. Tu się budują się kolejne, dobrze. Sam poszedł puszować. No i on szybkęsy to rozwala jak szalony, no. Tuszotuje je po prostu, tuszotuje je. Tu mamy dość dużo zwiadowczyń, także gitara. No i co, zajmujemy się upgrade'ziorami. Prąd, 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 prąd. A, tu się nie mieści dlatego, że nie mamy pieniędzy. I trochę w ludzi trzeba poinwestować. I trzeba w końcu znaleźć jakieś surowce. To znaczy, potrzebne nam jest żelazo. Bo no pompowanie tych łuczniczek to nie sprawdzi się na dłuższą metę. Ty typie. Został zoverwhelmowany trochę. Dobra, to już są wolne. Szukamy, szukamy. Raczej dalej niż bliżej są te surowce. A może tam na froncie, jakbyśmy poszli bardziej bliżej tego. Tylko tego też byśmy nie chcieli zbawić przypadkiem w jakiś sposób. Dobra, zobaczmy co tu jest. Ulepszamy domki. Mhm. Tak, sporo nam się nasze finanse zwiększyły. No tak, walniemy sobie jeszcze tutaj wiatrakens. Jak będziemy mieli pieniądze, to walniemy sobie jeszcze gdzieś tutaj farmę obok. Zdejmiemy trochę tych patrolujących. Dodamy to do jednej grupy. O, jest żelazo. Dobrze. Jest i żelazowa wola przed nami. No on tutaj hałasu robi i ściąga na siebie te zombiaki. Tak czy siakie trzeba wyczyścić, więc nie ma takiego problemu. Dobrze, tu będzie żelazo. Także będzie można zacząć pompować żołnierzy zaraz. Cztery, tu chyba by było więcej, nie? Nie, też cztery. The Finest Tower, który... Możliwe, że tak. Ja wcale bym się nie dziwił, gdyby coś takiego istniało, wiesz? Bardzo dużo jest... Nie tyle co modyfikacji, a custom gierek do StarCrafta, które właśnie tego typu rzeczy imitują. Do Warcrafta kiedyś było, ale potem był Reforge. Dobra, tu się odgrodziliśmy. Tutaj też się trzeba będzie odgrodzić. Co my byśmy zbudowali w sumie? W tym momencie garnizony, bo zaraz będziemy żołnierzy mogli produkować. Widzisz, tak długo jak grasz w kampanię, Reforge jest fajny. Jak wychodzisz poza kampanię, o Jezus Maria.
Także cokolwiek robisz, graj w kampanię. Nie wiem, czemu nie za blisko tego typa podchodzimy, ale tu jest prąd, za darmo. O. O kurde. O kurde. Faktycznie they're trying to break through. I to całkiem spora liczba. Gdzie? Tutaj, tak. No dobra, poradzicie sobie, nie? Poradzą sobie. Tutaj to trzeba ogarnąć jeszcze. Będziemy mieli wszystkie wejścia do bazy ogarnięte. Dobra. Muszę się nauczyć może i tak. Ale generalnie jak ja słyszę exploit, to tak średnio mnie to. To jakoś średnio mi to się podoba. Pompujemy żołnierzy. Dużo żołnierzy będziemy potrzebować, żeby zdjąć tego dużego typa? Pewnie dużo. Mobilizowani jest kilka. Okej, rozumiem. Znaczy, w sumie ja rozumiem, że to by poprawiło parę rzeczy, pewnie, ale nie widzę potrzeby na coś takiego, szczerze mówiąc. Myślę, że trochę za dużo zabawy na za mały zysku. Albo po prostu jestem leniwy. Też jest taka możliwość. No tam dużo zombiaków przychodzi. Ale z każdej strony mamy jakąś defensywkę. Z każdej strony jesteśmy odgrudzeni i możemy spokojni być o ten środek przynajmniej. Także sobie na spokojnie puszujemy tutaj. Wszystko jest możliwe, nic nie jest zabronione, oczywiście. Dawaj te prądy. Trochę jej muszę wycofać. Zaraz je wzmocnimy żołnierzami, także to będzie dużo lepiej wyglądało, ten pushing to the limit. Co nas atakuje? Tu nas atakują ludzik. Nigdy w to nie grałem, Zeusa Pana Olimpu. Nie wiem co to... Znaczy, rozumiem, że to strategia, ale nie grałem. Faraona grałem. Myślę, że to Faraon był dość podobny, nie? Do tego. Tak przynajmniej mam takie wyobrażenie w swojej głowie. Powiem ci, Dorn, że w grę, w którą jutro będę chciał zagrać pewnie, to ci się nie spodoba. Jak zresztą większość moich gierek, które gram. Oj, nie wiem, czy w sumie podchodzenie tak blisko to ma... To nie jest bezpieczne. Czy to jest bezpieczne? To jest właśnie bardzo dobre pytanie. Dobra. Subnautica. Subnautica jutro będę chciał zagrać, tak dla urozmaicenia. Tutaj chyba trzeci dzień, powiedzmy, tych dziennych streamów z rzędu.
mamy w The Year Billions, także coś potrzebuje na urozmaicenie. Dobra, przebijają się. Gdzieś jeszcze drewnutnie musielibyśmy dodać, bo zapasy drewna to jest niszowy jak na razie u nas towar. Lubisz serio? Lubisz Subnautica? Okej. Tego bym się nie spodziewał po tobie, wiesz? Ale spoko. No to, to wbijaj jutro. A wieczorem masz Deusa. Rozbudowujemy powoli, bo powoli, ale rozbudowywujemy. Powoli jest ten pushing, ale też będzie więcej jednostek, to też będzie to lepiej wyglądało. No i tu myślę, że przejdziemy sobie przez ten taki fragment, no bo to raczej się łączy z tym gdzieś, nie? Także tutaj sobie przejdziemy i wyczyścimy to, co jest. I akurat połączymy się z narodem, czyli z nowymi jednostkami. Kolejne budynki są... The Long Dark. Nie. Parę osób mi już polecało tę gierkę, The Long Dark. I tam coś było... Ktoś mi mówił, że... mówi do mnie, spróbuj przejść tę grę. A gdzieś coś sprawdzałem, już nie pamiętam dokładnie, że tę grę się przechodzi 2 lata? Żeby ją przejść, czy coś w ten deseń? Jakiś taki dziwny myk był. Nie pamiętam do końca, o co chodzi, ale że jakiś bardzo długi okres czasu jest potrzebny, żeby tę grę przejść. Dlaczego? Nie wiem. Ale mam to nawet, jakbyś sobie kliknął może tam listę tych gierek, na liście tam na samym końcu, w ostatniej kolumnie jest wpisana ta gra zresztą. Do zagrania kiedyś. Przejść. O właśnie. No widzisz, coś jest na rzeczy, nie? Z tym przechodzeniem tej gry. Właśnie to ta kwestia. Do końca nie wiem, o co chodzi. Kiedyś pamiętam, że sprawdzałem i coś było dziwnego z tym, ale o co kaman, to już nie pamiętam. A powiedz mi, jak myślisz, ilu żołnierzy bym potrzebował, żeby tego giganta strącić? Ze 100? 150? Kończą nam się w ogóle 2 resursy. I jedzonko, i prąd. W pierwszej kolejności prąd trzeba ogarnąć. Panie, prądu nie ma, prądu! Dużo? Trochę. Yes. No. No to ciekawie. A Dorn, dla ciebie mam w sumie taką małą zapowiedź, bo tobie to się może spodobać, że zapowiedziałem, już na Discordzie jest oficjalna zapowiedź u mnie, że będzie Lies of P. Czy tam Lies of Pi, jak to woli. A ja tutaj też dodam, że się uchowałem, jeśli chodzi o tę grę. Nic nie oglądałem, nic nie widziałem, nic nie oglądałem recenzji, srenzji, walkthrough, żadnych guide'ów, niczego takiego. Także dla mnie ta gra jest zagadką. Zagrałem sobie 5 minut, żeby tą grę ustawić i to wszystko. Także zabiłem, nie wiem, 3-4 pierwszych przeciwników, którzy są kukłami. Chociaż powiedzenie w tej grze, że są kukłami, to może być mylące. Snajperów tutaj masz? Ja nie mam tutaj snajperów. To grupa ponad 40. No to srogo. Dobra, niech ta dwójka zostanie. A wy idziecie tu puszować. No bo nie mam snajperów. Nie mam dostępu do snajperów. Więc nie mogę.
Morty to roboty są. O Jezus, nie. To nie, ja nie oglądałem Ricka i Mortiego, to nie zrozumiem. To nie zrozumiem, panie. Prędzej tych. Pingwiny oglądałem. Także jakbyś powiedział Kowalski, to roboty są. To spoko. Dobra. Puśćmy was samopas na razie tutaj. Zobaczymy, gdzie pójdziecie. Chociaż może nie, bo jeszcze oni pójdą samopas i przyciągną tego typa i będzie źle. Gdzie? A, to spoko. Tu jest git. Nie, mecha nie mogę stworzyć, bo to wszystko jest za technologią. My jesteśmy raczej w tych początkowych etapach. Chyba tam 24% gry mamy dopiero ze sobą. A to jest w późniejszych tych etapach technologicznych. Tutaj nie można budować od razu tego, co byś sobie powiedzmy życzył. Tylko przez ten proces technologiczny musisz przejść. Pieniędzy nam potrzeba. Pieniądze. Ready and waiting. Any orders? Sorry, sir. I was cleaning my weapon. Just tell me what to do. Dobra, to idziemy czesić tę stronę w takim razie. Commander? All the way. 35 żołnierzy w grupie, łącznie 38 mamy. Dobra, budujemy tę farmę i potem masowo będziemy ulepszać nasze chatki, znaczy namioty na chatki. To nam da pieniądze, to nam da powiedzmy taki silny kręgosłup moralny i nie tylko, żeby budować sporo żołnierzy. A dobra, nawet się spoko podzielili, też tak może być. Bo mamy 4 razy koszary, tylko potrzebujemy więcej dochodu. Jeśli jest na mapie wioska zarażonych, to tak. Już widzieliśmy, na poprzedniej mapie były chyba ze 2 wioski zarażonych, nie? Rozwalenia. Nie wiem, czy tutaj nie ma przypadkiem. Nie, tu nie ma. Nie wiem, czy na tej mapie są wioski zarażonych, to musisz ekspertów pytać. Eksperci może ci udzielą odpowiedzi, bo ja nie mam takiej wiedzy. Ale chyba nie, dlatego że zobacz, tutaj wyczyściliśmy całą tą część i nie było. Wydaje mi się, że tutaj właśnie takim tym mykiem jest ten zarażony olbrzym. I po prostu jego trzeba rozwalić. On ma 10 tysięcy HP. Zwykły ząbek ma 45, znaczy ten zwykły ma 35, ten wolny. Także to jest naprawdę duża przebitka. Budujcie się. Tak, ale wydaje mi się, że tutaj, z tego boku, to wychodzą jakieś tam nieliczne zombiaki. Oj. Traciłem łuczniczkę. O, nawet 20 żołnierzy. Nie, no to ja myślę o 100 paru żołnierzach, a nie tam 60. No jak zaczniemy produkcję żołnierzy tak pełną parą, no to oni polecą. Oni polecą w dużych ilościach. Chodzi mi o to, żeby misji nie spieprzyć. Jak już wszystko zbudujemy, ładnie rozbudujemy. No bo najpierw i tak idę do 1000 ludzi, tak? 1000 obywateli musi być, tak czy siak. Na tej mapie nie ma wioski. Okej, no to masz Dorn swoją odpowiedź. Pewnie Dorn będzie niepocieszony, bo Dorn lubi wioski. Bo w Warhammerze są wioski. Nie wiem dlaczego. Tak, na pewno zombiaki są, bo całą tę stronę mieliśmy wyczyszczoną i tutaj wychodziło dużo. Za to sporo zielonych terenów. No ale zielone tereny to mi ułatwiają. Dorn bardziej by liczył na coś, co by mi utrudniało. Bo on lubi się nade mną znęcać i patrzeć, jak cierpię. To znaczy, jak się denerwuje. Ale wiesz, no co kraj to obyczaj, no. Jeden lubi, jak mu cyganie grają, drugi jak mu buty śmierdzą. Także, no o gustach tak się nie dyskutuje generalnie, nie?
Perfect. Understood. Attention. Building completed. No, te już wszystkie ulepszyliśmy. Jeszcze będzie więcej potrzebnych tych domów. Zdecydowanie. Panie Romanie. Budujemy. Tu nie zbudujemy, tu zbudujemy. Żywność nas ogranicza. Żywność. Tu nie zmieszczę wtedy, tak. To zmieśćmy najpierw tutaj. Nie mamy drewna, no tak. Tutaj gdzieś te miejscówki. O, tutaj by fajnie było to puszcząć. Powiedzenie dla fanów From Software, jakie? Dajesz. Nie, nie wiem jakie. Nie słyszałem nic od From Software od czasu, gdy ostatnio rozmawialiśmy o... Kiedy będzie DLC do Elden Ringa? Odpowiedź brzmi, o kurde, nigdy. No wychodzą zombiaki jak nic, no. Just tell me what to do. Of course, my commander. Nie, za jakimi kable, a czemu? Nie rozumiem. Heavy support incoming. Z tych boków tutaj wychodzą zombiaki, tutaj stąd wychodzą zombiaki i chyba stąd wychodzą zombiaki. Także tutaj te boki to nie są takie bezpieczne, jakby się mogło wydawać. Tutaj jeszcze chcę zająć ten teren, bo tutaj będziemy mogli ofarmować się. No to wyleźli nam ciekawie. Dobra, wszystko ponaprawiamy. Ci sobie dobrze radzą. Dobrze sobie radzą. Po to potrzebujemy najpierw więcej ludzi, żeby mieć złoto. Jak będziemy mieli złoto, będziemy mieli jak budować żołnierzy w dużych ilościach. Pomyślałem, że kliknąłem tylko na tą jedną babkę, a zdjąłem całą grupę. No. Ani parować się nie skoczyła. W ten deseń, okej. Okay. No, on jest urażony. Widziałem tam ten klip, co żeś wrzucił. Nie cały, tylko chyba ze 3 minuty. To fajnie. Dobrze mu idzie, generalnie. Myślę, że on gra na podobnym poziomie, co ten streamer, który lubi grać poza streamem. Wiesz, o którym mówię, nie? Jak jesteś streamerem, granie poza streamem, och, to jest po prostu cudo. No najlepsza rzecz, którą możesz zrobić. I ludzi nie męczysz. No właśnie, nie wiem jak to wyjdzie, więc raczej wolę być po tej bezpiecznej stronie. Tak czy siak, jeszcze nie mamy 1000 ludzi. Jeszcze nie wyczyściliśmy całej mapy, nie? Także się budują na razie. Budują się na razie, w dużej ilości się budują. Dobra, trzeba infrastrukturę znowu nadrobić. Krytyczną i nie tylko. Boże. Też mam w sumie taki plan awaryjny, jak to mógłbym zrobić, gdyby mi to kajtowanie się na przykład nie udało. Ja jestem zdolny. Czyli jak już będziemy go baitować tutaj, żeby powiedzmy środkiem chciał przechodzić i porobimy dużo linii, jeśli chodzi o umocnienia drewniane. Myślę, że to nie jest głupi pomysł.
Jest gratisowy prąd. No, tu wychodzą kolejne łóżki. Potrzebujemy żarcia. Co zrobić drewniane? Wieże obronne? Nie mam wieży obronnych. Ja tu mało technologii mam. Ja poszedłem przede wszystkim w takie ekonomiczne rzeczy bardziej, nie? Żeby móc właśnie pompować żołnierzy, tego typu rzeczy. Tu jeszcze jedną farmę damy radę wpakować. To trochę pouzupełniamy chatkami myśliwych. Tu idzie ładna grupa, ale sobie dadzą radę nasi. Brawo nasi, brawo nasi. Git. No idą od tych boków, regularnie idą od tych boków, ale tu już praktycznie wszystko wyczyściliśmy. Całkiem duża grupa tu przyszła. Jeszcze trochę nam do 1000 brakuje, ale to zaraz. Będziemy mieli pieniądze, to powystawiamy domy. No patrz, ile tutaj ment społecznych przyszło. Panie Paździoch, co pan tu robisz? No, tu już jesteśmy niebezpiecznie blisko. Ja bym się nie zbliżał. Poza tym od tej strony bym chciał go pulnąć, żeby on musiał przechodzić przez te linie umocnień, które tu powstaną. Myślę, że to nie jest głupi plan alternatywny, żeby coś takiego ogarnąć. Jakby nie wyszło, to tak na w razie co, nie? Tak, grałem, ale to jeszcze zanim streamowe rzeczy powstały, to jeszcze grałem przed tym, zanim zacząłem streamować, to... Na streamie myślę, że będzie Age of Empires, ale 3, a nie 2? Kiedyś może? Niedawno było w sumie Age of Mythology i bardzo dobrze mi się grało, więc myślę, że Age of Empires 3 też będzie. W jakimś tam przedziale czasowym, powiedzmy paru miesięcy. Bo na razie na najbliższy termin parę gierek sobie takich zaplanowałem i się będę ich trzymał akurat. Rzadko kiedy to robię. Heroesy będą. Heroesy 3 ze strategii. Nie, całkiem niedługo. Najpierw Eratia, a potem, jak to mawiał Ron Wesley, się zobaczy. No tutaj ładny taki choke point jest. Ale choke point to dużo tutaj nie zwojuje w sumie. Czy oni tutaj ciągle atakują i to w dużych ilościach? Autentycznie. I don't like it. I really don't. Dobra, to... Pozabieramy wam trochę jednostek. Zostawmy dwóch. Łuczniczka też z nich zostanie. Komander?
Tu mamy sporą grupę. Tu mamy sporą grupę. Ściany się zbuduje, za ścian da się strzelać. No tak. Taki w sumie jest mój plan. Ale zobaczymy, jak on wyjdzie. Budujemy linię Maginota po prostu. Trochę niefortunnie to stoi, ale niech stoi. Commander, reporting for duty. Just tell me what to do. Any orders? Budują się jeszcze, budują się jeszcze. Dobra, was tutaj prowadzimy. Myślę, że ciebie możemy tutaj odesłać, bo tutaj są większe ataki. Chociaż niech zostanie. Mamy trochę tych linii, nie? Porobionych. No, chcę zaznaczyć te strażniczki. Dobra, podzieliliśmy sobie ich na grupy, 1-2. Czy jesteśmy gotowi, żeby spróbować? W sumie jak nie wyjdzie, to kicha, nie? To nasza wioska wtedy leci. Wioska Galów. Przebudujemy jeszcze, żeby do stówki dojść chociaż. Bo to zaraz się wybudują w sumie. Dużo mamy w produkcji. A się budują po czterech naraz, nie? Tutaj też grupa spokojna. O nie, oni atakują. Tutaj ładnie, przechodzą sobie obok. Ej, tutaj murkę nie domknąłem. Chociaż tędy chyba i tak by nie przeszli. Dlatego, że tu Tesli nie miałem, dlatego nie domknąłem. I nawet nie zauważyłem tego. No bo wioskę mamy. Mamy. Chciałem już coś o niej powiedzieć, ale może się wstrzymam. No już ponad stówczaka mamy. W tej grupie 98 będziemy mieli. To myślę, że styknie, co? Część jest też weteranami już. Nie wiem do końca, jak to mechanicznie ogarnąć, ale może jakoś wyjdzie. Tym próbą kajtowania chociaż tego typa. Jest. Jaki głos. Okej. I'm not. Let's go. Tom. Nie! One miały przyjąć Brand. Nie ma tak dobre kajtowanie, nie? Czemu żeś na tych polas, ty typie, ty? Tak, to plan beta musi tutaj przejść.
Nie ma to jak dobre umiejętności. Czy ty się? Dawaj! Można? Po co kajtować? Jak można ogarnąć ten? Jak można zrobić mury? Dobra, wszyscy idą samopas, wszyscy czyszczą. Wystarczy, że wyczyścimy mapę i jest git. No i akurat. I akurat mamy trzy misyjki dzisiaj zrobione. No i jeszcze horda jedna wyczyszczona. Pociąg przybył na stację. Jedna lekcja z tego idzie. Kajtować w tej grze nie umiem. W StarCraftie dużo lepiej mi to wychodziło. No, na luzaku wyszło. Pamiętasz, nie mam na to technologii, ale też myślę, że dobra opcja to by była porobić balisty. Po prostu zrobić taką linię tutaj, może ze dwie, może ze trzy i by spokojnie też wystarczyło, bez nawet żołnierzy. Po prostu balistą, balistami go klepnąć i tyle, bo balisty dużo damage robią, ale nie mamy balist. To jest właśnie ten problem, że jest dużo fajnych technologii, których nie mamy. A może by się przydały. A, samopas was puszczałem, bo wy już zombiaków szukacie sami. No, gdzieś jeszcze muszą być. Szukajcie, a znajdziecie zombiaki na mapie. Gdzieś tu, po tej stronie są, no. Uuu, jak, ty, jaka grupa. To była mini horda. Jak to it's gonna cost me double? Ja ci i tak nic nie płacę. Nie no, płacę jej jeden. Jeden złoto jej płacę, no kurde, mol. Ja myślałem, że ona za darmo pracuje, bo to patriotka, a jednak się okazało nie. To nie patriotka. Oho, gdzieś się rozdzielili. Nagle poszli w trzy różne strony. A, nowe te zombiaki przyszły. Ale jest gitara. No i jedna porażka przez ten początek nieudolny. Lodowe jezioro. Kolejne będzie. Horda zarażonych. Dobra, tutaj od razu sobie wydamy research. Bo research chcemy, czyli te były sfery plazmowe, wieża energetyczna, wieża bojowa atakuje pobliskich przeciwników wyładowaniami elektrycznymi, przed każdym atakiem musi się naładować. Złoto, drewno, kamień, spoko. Uwalniamy sobie jeszcze tę hordę? No. 2800 zarażonych, szybkich. Czy nasza standardowa taktyka zadziała? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Chociaż dużo takich przesmyków jest. Nie, nie będziemy kombinować. Raczej to zadziała i tyle. Dajmy pojedynczą palisadę. Ha! Mamy mur, mamy mur. Zobaczymy, czy dadzą radę w ogóle w ten sposób to zrobić. Wszyscy nastawieni. Shotguny at the ready. Będą pompować. Dobra. Tak, ja też zaraz kończę i właśnie w podobną stronę zmierzam. Także zrobimy tylko to i też będziemy iść i robić sobie coś do jedzenia. Chyba damy radę.
Te tylne linie jeszcze nawet nie strzelają. Przynajmniej ci szybko idą, nie? No, ale powoli się zbliżają, zwłaszcza po tej lewej stronie, tu gdzie mam kursor. Ci jak się będzie zablokowali. No, dochodzą. I don't like it. Come on, push it to the limit. Nie, no dobra, odpuszowywują to. Tu 16 żołnierzy, nie? Stoi w kręgu i strzela z pompek. No, już się kończą. Na luzaku, na luzaku. I kto jest ze wejścia? Dziękuję, panie Karigolu, za oczywiście obserwajkę. No i kto jest debeściak? Słyszałeś dobrze, ty jesteś debeściak. Jeszcze dwóch. Mamy ich. No dobra, w takim razie ja wam tutaj dziękuję za uwagę. Zapraszam oczywiście na Discorda, YouTube, TikToka, linki do wszystkiego znajdziecie poniżej. Jest także lista gierek, gdzie można zobaczyć, co graliśmy, w co grać będziemy. Lista jest całkiem spora. Już mamy ponad 100 pozycji zagranych na streamie gierek. Także naprawdę sporo, a będzie jeszcze więcej. Wieczorem zapraszam oczywiście na Deus Exa, kontynuacja Deus Exa. A jutro za dnia, no pewnie będę miał czas jakoś tak w granicach 10 godziny pewnie sobie zaczniemy i jutro sobie zagramy dla urozmaicenia w Subnautica. Także ja byłem Knight, widzimy się wieczorem. Albo jutro, a najlepiej i wieczorem, i jutro wieczorem. Dobrego dnia.